Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. FN33, a z nami Kacper Formera. Gratulacje, jak jesteś zadowolony z tego występu? Jestem bardzo zadowolony. Dobry wieczór wszystkim. Jestem bardzo zadowolony z tego występu. Zabrakło tej kropki nad i, żeby wykończyć ten pojedynek przed czasem, ale no nic tutaj nie mogę powiedzieć, że nie wykonałem planu. Plan wykonałem w 100%. Musiałem troszkę improwizować, bo przeciwnik zachowywał się inaczej niż zakładaliśmy, że będzie zachowywał, więc bardziej walczyłem z kontry niż to, co zakładałem. No ale decyzja, wszystkie rundy przewalczone, wyraźnie tak mam, tak myślę, no, ja tak czułem ten pojedynek, że wyraźnie przeważałem w każdej rundzie, no i z tego jestem zadowolony. To miał być pojedynek, w którym twój rywal miał być tym zapaśnikiem, który będzie obalał, natomiast wybroniłeś wszystkie próby i sam również obalałeś i to była bardzo ładna kontrola zapaśnicza, bo związywałeś nogi. Taki był plan, żeby też go trochę w tej jego płaszczyźnie oszukać? No generalnie plan był taki, żeby w pierwszej akcji wejść mu w pas, wejść mu w nogi i go przewrócić, żeby go rozbić taktycznie, no ale no niezbyt chciał skracać ten dystans, więc musiałem walczyć po swojemu, no ale jeśli zaczął się pchać i wchodził w mój dystans, więc musiałem go obalać, żeby mu rozbić ten plan. Genialna również praca na nogach, bo to już widać od kilku pojedynków. Nie dość, że poruszasz się bardzo lotnie na tych nogach, to jeszcze kiwki cały czas przez 3 rundy w wysokim tempie. To jest taki już twój znak rozpoznawczy, ta praca na nogach. Tak, ja wywodzę się z karaty. Przez całe życie, od mało lata pracowałem na tych nóżkach prawo, lewo, przód, tył. Musiałem trochę zmodyfikować pracę tłowiem, żeby nie była taka wyprostowana, czy taka bardziej boksersko. Praca na nogach karatecka, a góra boksersko, i to fajnie udało mi się połączyć. Wczoraj również był eliminator do walki z Danielem Rutkowskim na gali Babylon MMA. Dzisiaj ty wygrałeś eliminator na gali FEN. Dlaczego ty miałbyś pierwszy zawalczyć z Danielem Rutkowskim? Bo to, że chcesz z nim zawalczyć, to już wszyscy wiemy. Chociażby dlatego, że jestem bardziej doświadczony niż pretendent z Babilonu. Mam więcej walk, na większych galach walczyłem z mocniejszymi zawodnikami. Faktem, że mam te 4 przegrane, on jest niepokonany, no ale uważam, że jestem zdecydowanie wyższym i mocniejszym zawodnikiem, żeby bić się o pas. Jedno można powiedzieć o Frankiewiczu, twardą głowę ma chłopak. Zastanawiam się, czy w którymś momencie czułeś, że jesteś bliski skończenia tego pojedynku, czy jednak nie? Czułem, że miał chwilę trudności w pojedynku, no ale trener mi kazał się nie podpalać i żebyśmy przewalczyli sobie bardziej na spokojnie cały dystans. Nie chcieliśmy się podpalić i żebyśmy nie popełnili tego błędu jak z Harzewskim chociażby. No i to profesorsko podszedłem do tego pojedynku. Po prostu muszę być jeszcze bardziej dojrzałym zawodnikiem niż byłem. Nie dość, że mam widowiskowo walczyć, to jeszcze muszę wygrywać walki, żeby zostać tym mistrzem. Ale to był profesorski pojedynek, bo ty go zmiażdżyłeś w każdej płaszczyźnie. Tak naprawdę nawet w tej, w której no to on miał być lepszy. Tak. No generalnie pracuję nad każdą płaszczyzną. To, że ja pokazuję swoje MMA w taki sposób, jaki pokazuję, czyli moją nieprzewidywalną, fantastyczną stójkę, no to trenuję ciężko nad zapasami, ciężko trenuję nad parterem w Piranii Gdyni. No i gdzieś tam te elementy pogłębią w każdej płaszczyźnie. A to, że lubię się bić w stójce, bo to mi najbardziej sprawia radość, to właśnie w tych walczach. On przyjął dużo ciosów, to było widać po jego twarzy. Ty chyba w pierwszej rundzie raz się nadziałeś na jakąś kontrę. Zastanawiam się, czy odczułeś któryś z ciosów Damiana. Jeden cios odczułem, ale pod takim względem, że straciłem równowagę, a nie tak, że odczułem to na głowie. Po prostu złapał mnie w dobrym momencie, w momencie, kiedy ta pozycja nie była taka mocno stabilna i gdzieś tam zachwiałem się na nogach, straciłem pozycję, ale szybko wróciłem, ale nie czułem tego na głowie.
Czy w kolejnych pojedynkach możemy wychodzić z taką prośbą do organizatorów IFN-u i KSW, żeby w miarę w bliskich odstępach stawiali wasze występy, twoje i Sebastiana Przybysza, bo gdy obaj wychodzicie w krótkim odstępie czasu do klatki, to wyglądacie jak milion dolarów. No, mam nadzieję, że tak właśnie będziemy robić. My zawsze z Sebastianem staramy się właśnie walczyć w podobnych terminach. Nie zawsze to się udaje, ale jeśli będzie taka możliwość, zawsze przygotowujemy się razem. Bo umówmy się, łatwiej dyscyplinę sportową zachować, jeśli z nas mamy jeden cel i przechodzimy na salę i ciężko trenujemy, niż jeden jest na roztrenowaniu, a drugi ciężko pracuje. To co, teraz czekasz na Daniela Rutkowskiego, na jego ruch, kiedy on będzie gotowy na walkę z tobą? Jeśli Daniel Rutkowski będzie bronił pasa Babilonu, to ja nie mam czasu, żeby czekać na Rutkowskiego. Stoczę jeszcze jedną walkę, po prostu chcę się bić, chcę spełniać moje walki w klatce, bez względu, czy to jest pas, czy nie. A wiem, że prędzej czy później tą walkę o pas dostanę. Jeśli wybierze mnie jako zawodnika do obrony tytułu, to będę się bardzo cieszył. To co, teraz czas na świętowanie twojego sukcesu i sukcesu Sebastiana Przybysza? No mam nadzieję, że w końcu trochę znajdziemy ten czas na świętowanie, chociaż nie ukrywam, że brakuje nam siły na świętowanie, bo dużo się dzieje. Mam 10-15 lat, żeby uzyskać ten jeszcze mistrzowski poziom i walczyć w MMA, a później będę miał czas na odpoczynek, no ale mam nadzieję, że te dwa dni, żeby jeden dzień się pobawić, a drugi dzień odpocząć i później wrócić na salę, znajdziemy. Mistrzowski poziom w walkach jeszcze masz czas, żeby uzyskać, ale na pewno uzyskałeś mistrzowski poziom w kręceniu vlogów. Czy z tej gali też będzie vlog? Oczywiście z każdej gali, gdzie jestem ja, Sebastian, czy nasi znajomi, będą odcinki na moim kanale. Zapraszam serdecznie, oglądajcie Formula Vlog, bo to są historie chłopaków, którzy zaczynali od amatorki i tak naprawdę, jeśli ktoś jest zagorzałym fanem i chciałby zobaczyć naszą przygodę od małolata, no, bardziej amatorskie walk, no to wszystkie odcinki są u mnie na kanale, a teraz niedługo będzie już odcinek Sebastiana, jak zdobywa pas. I niedługo już mój tutaj, jak walczę na Fenie 33. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.